i Sprawiedliwości. W konferencji udział wezmą posłowie Dawid Jackiewicz i Mariusz Antoni Kamiński. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy Państwa. Szanowni Państwo, to na oczach całej Polski Platforma Obywatelska pogrąża się w bagnie nepotyzmu, koterii, załatwiania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa w zamian za pożądane, konkretne stanowiska partyjne, polityczne, wyborcze. Proces ten nie jest odosobniony. Dzieje się to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całej Polsce. Słyszymy codziennie niemal o tym, iż w kolejnych miejscach na mapie Polski miały miejsca zdarzenia o charakterze nepotycznym. Miała miejsce protekcja polityczna, a wręcz można to nazwać również korupcją polityczną. Dolny Śląsk, do którego chcę nawiązać, drodzy Państwo, Szanowni Państwo, to miejsce, które zasłynęło już na mapie Polski jako szczególnie podatne na tego typu rzeczy. Niemal wszystkie afery, które gdzieś tam w Platformie Obywatelskiej pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, swój początek miały właśnie na Dolnym Śląsku, w siedzibie Jacka Protasiewicza i Grzegorza Schetyny. To właśnie tam ludzie Donalda Tuska rozpoczynali różnego rodzaju działania o charakterze nepotycznym. Tam właśnie miały miejsca spotkania na cmentarzach, stacjach benzynowych. Tam fałszowano wyniki wyborów. Przypominam sytuację w Wałbrzychu. To tam miały miejsca różnego rodzaju spotkania polityków mówiących o tym, co można robić z prywatyzacją służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, że tego bagna, tej sitwy, bo tak chyba już trzeba mówić o Platformie Obywatelskiej, ta partia przestaje być partią polityczną, staje się sitwą graniczącą niemalże z taką zorganizowaną grupą biznesowo-polityczną, czerpiącą pełnymi garściami zyski ze sprawowanych przez siebie urzędów i funkcji. Trzeba powiedzieć temu dość, w związku z powyższym Prawo i Sprawiedliwość stawia konkretne żądanie, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu porządek obrad został rozszerzony o informację prezesa Rady Ministrów wyjaśniającą, w jaki sposób ma zamiar przeciąć te korupcyjne, mówimy o korupcji politycznej, patologiczne zachowania jego podwładnych partyjnych. Chcemy, aby zdał relację, w jaki sposób ogranicza tego typu niepożądane, karygodne zachowania swoich kolegów partyjnych, koleżanek i kolegów partyjnych. Będziemy również oczekiwali od przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, że w najbliższym czasie zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie komisji poświęcone temu, czy w spółce Skarbu Państwa, mówię o KGHM-ie, takie zdarzenia, o jakich donosicie Państwo, donoszą media w ostatnich godzinach, są rzeczą odosobnioną, czy też absolutnie normalnym, codziennym procederem. Będziemy oczekiwali szczegółowych wyjaśnień, być może nawet będziemy formułowali wnioski do prokuratury i spodziewali się tego, iż sprawdzone zostaną bilingi prezesów i członków zarządu KGHM-u, czy tego typu rozmowy, czy tego typu ustalenia, które miały służyć zwycięstwu pana Jacka Protasiewicza, ludzi Donalda Tuska, nie były rzeczą odosobnioną. Przygotowaliśmy cytat z premiera Donalda Tuska. Uczciwe rozliczenie jest takim etycznym fundamentem. Ludzie, którzy mówią prawdę o sobie, mają dopiero prawo ubiegać się o to, aby rządzić dalej. Dlatego chcemy, aby Donald Tusk przedstawił na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacje na temat, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, czy były w to zaangażowane instytucje państwowe, spółki Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych i inne. Mamy do czynienia z wielkim skandalem i korupcją polityczną w całej Polsce. No, przypomnę, że to sami ludzie Donalda Tuska mówią o tym publicznie. Sławomir Nitras mówi o drobnych cwaniaczkach w zachodniopomorskiej Platformie Obywatelskiej. Posłanka Sławiak mówi o groźbach i szantażach i przekupowaniu działaczy czy działkami należącymi do Agencji Nieruchomości Rolnych. Ludzie Donalda Tuska dokonują z kolei korupcji politycznej teraz na Dolnym Śląsku. To jest cały ciąg wydarzeń, który pozwala postawić jedno pytanie. Czy Platforma Obywatelska to jeszcze jest partia polityczna, czy jest to po prostu zorganizowana grupa do załatwiania interesów politycznych i biznesowych? Dlatego chcemy poznać wyjaśnienia Donalda Tuska, chcemy nadzwyczajnego zwołania Komisji Skarbu Państwa, chcemy wiedzieć, czy również instytucje państwowe były użyte do tej korupcji politycznej i jak to dokładnie wyglądało. Jeszcze raz podkreślę, na pewno tej sprawy nie odpuścimy, będziemy ją drążyć i nie przykryje tego ani wewnętrzny konflikt w Platformie Obywatelskiej, ani spór między Protasiewiczem a Schetyną, bo to jest drugorzędne. Najważniejsze jest to, że dochodzi do korupcji politycznej i ludzie Donalda Tuska robią to na oczach całej Polski. Bardzo dziękuję, proszę o pytania. Iwona Szczęsna-Jar, panie pośle, chciałam zapytać o ten Dolny Śląsk, bo pan powiedział, że jakby na tym terenie
przeróżne złe rzeczy się działy. Czy to jest szczególny teren, czy z jakiegoś powodu właśnie tam się coś dzieje? Coś pan chciał przez to powiedzieć? Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ jestem Dolnoślązakiem, jestem wrocławianinem i z przykrością od wielu lat patrzę na to, w jaki sposób uprawia się politykę, w jaki sposób uprawiana jest polityka na Dolnym Śląsku, polityka w wydaniu działaczy Platformy Obywatelskiej. To dotyczy nie tylko polityków centralnych, polityków parlamentarzystów, ale również samorządowców. Mieliśmy sytuacje takie, gdzie w poprzedniej kadencji samorząd województwa dolnośląskiego, zarząd tego województwa na 5-osobowym składzie, 4 osobom postawiano różnorakie zarzuty dotyczące działań sprzecznych z prawem w czasie kampanii wyborczej, w czasie piastowanych urzędów. W związku z powyższym jest to pewna rzecz charakterystyczna dla działaczy Platformy Obywatelskiej wywodzących się z Dolnego Śląska. Ale nie tylko. Tak, to jest oczywiście pewien sygnał dotyczący tego, co dzisiaj wiemy, co dzisiaj usłyszeliśmy na temat ostatniego spotkania wyborczego w Platformie Obywatelskiej w Karpaczu. Przypominam, afera związana z Zdzichem, Mirem, spotkania na cmentarzach, stacjach wyborczych, afera wałbrzyska polegająca na kupowaniu głosów wyborczych, problemy, które zakończyły się tak, jak zakończyły, ale pozostawiają wiele wątpliwości, czyli problemy związane z słowami pani i zachowaniem pani Beaty Sawickiej. Mnóstwo tego typu zdarzeń. Ja sugeruję panu premierowi Donaldowi Tuskowi, że powinien, nie tylko dla dobra Platformy, bo to dobro jest mi zupełnie obojętne, ale dla dobra Dolnego Śląska i sytuacji w kraju, powinien poddać poważnej kontroli to, co się dzieje w strukturach dolnośląskich i w ogóle w całej Platformie, o której przed chwilką mówił mój kolega Mariusz Kamiński, tam, gdzie takie patologie miały miejsce, tam, gdzie takie zdarzenia miały miejsce. Otóż na oczach całej Polski, powtórzę to jeszcze raz, Platforma się sypie, wychodzą na światło dzienne, ten worek się rozerwał, w tej chwili już będą wychodziły takie informacje niemalże każdego dnia. Wychodzą na światło dzienne normalne praktyki Platformy Obywatelskiej. Przekupstwo, naciski polityczne, nepotyzm, o którym była mowa już chociażby w publikacjach Pulsu Biznesu przed kilkunastoma miesiącami. A co pan premier powinien ogłosić, że będzie przeprowadzał specjalną kontrolę na Dolnym Śląsku akurat, czy rozwiązać struktury tamtejsze, czy w ogóle to zrobić? Ja sugeruję Dolny Śląsk, ponieważ właśnie zdarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach to, o czym mówimy na Dolnym Śląsku. Sugerowałbym we wszystkich miejscach. To nie moja sprawa oczywiście, w jaki sposób zarządza partią polityczną Donald Tusk. Sugeruję, ponieważ że należałoby to zrobić, dlatego że w grę wchodzą spółki Skarbu Państwa. To już nie jest prywatna sprawa Platformy Obywatelskiej. Mówimy o majątku państwowym. Jako wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa czuję się w obowiązku informować o takich sprawach. Kiedy wiem, że powołuje się do spółek Skarbu Państwa osoby niezwiązane merytorycznie z daną branżą, nie posiadające tych oczekiwanych, potrzebnych predyspozycji, a tylko dlatego, żeby pozyskać głos wyborczy na zjeździe wewnętrznym partii, czuję się tym bardzo poważnie zaniepokojony. To już nie jest wewnętrzna sprawa Platformy Obywatelskiej. To jest zaangażowanie instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, agencji państwowych do załatwiania miejsc pracy, do małych interesów, do takich drobnych cwaniaczków, o których mówił Sławomir Nitras. Przypomnę też, że Jarosław Gowin, były minister w rządzie Donalda Tuska, powiedział, że jest to bagno. I dokładnie tak to odbieramy. Czas skończyć z tą sitwą, czas najwyższy, aby premier konkretnie się z tego wytłumaczył. To nie jest już wewnętrzna sprawa Platformy, bo użyto do tego instytucji państwowych. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.